Rocznica jest okrągła, 610. rocznica bitwy pod Grunwaldem. Również sytuacja bardzo trudna, bo pandemiczna, i odwołaliśmy tą imprezę, bo to jest uroczystość bardzo mocno masowa. Ale okazało się, że mamy spotkanie na szczycie, są prezydenci i premierzy zarówno Rzeczypospolitej Polskiej, jak i z Republiki Litewskiej. Są znakomici goście, a to też za przyczyną odsłonięcia oficjalnego kamienia, który jest darem społeczeństwa litewskiego. Kamień wspomina o tym, że właśnie w 410 roku podczas bitwy grunwaldzkiej Litwini byli po stronie króla Jagieły i też ramię w ramię walczyli tutaj. Jest to też jakby przedpole pierwszej Unii, która w Europie zaistniała. Rzeczypospolita Obojga Narodów to potęga na ówczesne czasy. Także myślę, że spotkanie bardzo ważne, bardzo pamiętne, w szczególnych uwarunkowaniach, ale przy osobach najwyższej władzy państwowej, zarówno z Polski, jak i z Litwy. Otwarcie praktycznie będzie na pewno w przyszłym roku takie bardzo mocno oficjalne i mam nadzieję, że będzie to wtedy możliwość wrócenia do inscenizacji bitwy pod Grunwaldem, do tysięcy rycerstwa europejskiego, ale też i dziesiątek tysięcy widzów. I wtedy z pewnością pokażemy w Krasie całe muzeum, a jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ chcemy, aby Grunwald żył całorocznie, nie tylko w czasie bitwy, ale również w czasie całego roku. Myślę, że to będzie naprawdę stolica dzisiejszego rycerstwa europejskiego. Myślę, że nie będziemy gorsi od miejsca, które jest znane w Europie, nazywane Waterloo. Dziękuję Państwu również w imieniu Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Na tym kończymy naszą uroczystość. Myślnik, dziękuję, jom su žalgirio mūšio muziejaus darbuotojų vardu. Baigėme šitas iškilmes. Thank you.